Cześć! Znowu na samym początku witam serdecznie nowych akolitów wspierających ten kanał, a jest to TK, The Shogunes oraz Mafoki. Dzięki serdeczne! Robi się z nas już tutaj naprawdę niemała gromadka. Diablo 4 Immortal nadal trzyma swój poziom. Niestety. Na temat Diablo 4 i na temat Blizzarda w ciągu ostatniego roku na moim kanale wylało się już z mojej strony tyle jadu, tyleż wezbrało się we mnie żółci, że tak naprawdę wyrobiłem w sobie naturalną odporność na żółtaczkę. Ale Blizzard nadal dzwoni, nadal się narzuca, żeby wykonać jeszcze szczepionkę przypominającą. Diablo 4 naprawdę robi się grą memem. To, jak Blizzard monetyzuje tę grę, a przypominam, że kosztowała ona 360 zł dla tych cierpliwych, a ci, którzy chcieli pograć wcześniej, wydawali po 500, to jak zażyna swoją markę, to podpada już pod chyba nawet konwencję genewską. Co chwilę pokazują się przeróżne wątki na social mediach, na redditach, w których ludzie dają słuszny upust swojej złości w związku z tym, co się dzieje z tą grą. No prawda jest taka, gdyby oni tak długo myśleli nad tym, jak naprawić Diablo 4, zamiast wiecznie koncentrować się na skórkach i to jak jeszcze bardziej wyciągnąć jeszcze więcej pieniędzy z portfeli graczy, to mielibyśmy tutaj do czynienia z grą tysiąclecia. A o czym mowa? No chociażby o kolorkach dla portali, które kosztują $30. No dobra, żeby być tak w 100% szczerym, no to kolorki te kosztują $20. Kolejne 9,99 płacimy za dorzucone gratis 1000 platyny. Już pomijam problem waluty premium w grze za 360 zł, ale trzymajcie mnie, bo urodzę. Ale też i w naszym polskim poletku ciekawą informację w tym temacie podało CD Action w swoim newsie, który mówi, że teraz akurat Diablo 4 jest w promocji i kosztuje 260 zł. Nadal nie warta jest tych pieniędzy oczywiście, ale dlaczego o tym wspomina? Bo dosłownie w ostatnich dniach, wraz z nowym update'em tam 1.3.2, czy jakoś tak, pokazał się zestaw Szklista Mgła. Znowu z walutą premium, skórką pancerza i z wierzchowcem za 280 zł. Paczuszka skórek plus waluta premium jest aktualnie droższa od samej gry. I zobaczcie teraz, jak Blizzard absurdalnie wycenia swoje produkty, a i na co wielu graczy totalnie się niestety łapie. Gra tworzona, no co prawda, na kolanie, no bo tak powstawało Diablo 4, ale przez wiele lat, tysiące roboczo godzin, wielu ludzi, efektem czego jest produkt za 360 zł. Kontra? Sztuczna waluta, wierzchowiec i skórka nakreślone zapewne w jakieś 4 godziny, 280 zł. Moi drodzy, w cenie tych portali, czyli $30, kupimy aktualnie czy to Palworld, czy to Enshrouded. W cenie 280 zł podanej przez CD Action za ten nowy zestaw kupimy praktycznie każdą grę z półki AAA, których wydawcy jeszcze nie odlecieli. Nie mam problemu z takimi pakietami w darmowych grach, jak chociażby konkurencyjne, starsza, zżerające Diablo 4, Path of Exile. No na czymś jednak trzeba zarabiać, ale przypominam, że Path of Exile to gra free to play. Cholera, nie przeszkadza mi to w Diablo Immortal, które jest nastawione właśnie na wieloryby, jak zresztą wszystkie gry wydawane na urządzenia mobilne. Ale kiedy robi to firma taka jak Blizzard w grze, takiej jak Diablo 4, no to nie ma tutaj już żadnego wytłumaczenia. Ale Arek, ja lubię Diablo i chcę wspierać Blizzarda. Już wsparłeś kupując grę, bo nie przypominam sobie, żeby była ona za darmo. A że koszty utrzymania serwerów są wysokie, to niech sobie wliczą to w koszty, bo nikt Blizzarda nie zmuszał do stawiania gry quasi-MMORPG tylko po to, żeby gracze widzieli innych graczy w swoich fancy skórkach i czuli FOMO, bo oni się tak nie błyszczą. Jakoś serwery Diablo 2 stoją od czasów bitwy pod Grunwaldem i jakoś nikt na ich koszt i na utrzymywanie nie narzekał. Co tam się opłacało, a teraz nagle trzeba szarpać za portfel graczy, żeby wyjść na plus? Nie no, ja rozumiem, że serwery kosztują. I powtarzam, nikt nie oczekiwał i ba, niewiele osób chciało Diablo 4 MMO. Więc Blizzard powinien płacić te koszty bez jakiegokolwiek zająknięcia i wyciągania swoich brudnych łap do graczy. A okno Overtona coraz szerzej otwarte. I powtarzam jak mantrę, to, że ty nie kupisz, ja nie kupię i masa innych graczy
nie kupi, to niewiele da, bo na 10 tysięcy narzekających graczy trafi się 1000 osób, które to jednak kupi. I nagle Blizzard jest 30 tysięcy dolarów do przodu. Albo 65 tysięcy dolarów do przodu, jeżeli mówimy o tej najnowszej paczuszce. Za paczkę skórek. Zresztą zobaczcie nawet, jacy my tolerancyjni jesteśmy w dzisiejszych czasach. I tutaj mówię też o sobie. Nie no, jak w grze są skórki do kupienia, to mi to nie przeszkadza, byleby pay to win nie było. Ilu z nas tak naprawdę sobie właśnie tak myśli? Zostaliśmy tak urobieni, że teraz, jak mówisz, że żądasz, żeby w grze AAA z dużym nakładem i kosztującej no niemało, wszak gry są coraz droższe, nie było żadnych mikrotransakcji, to jesteś traktowany jak wariat. No bo przecież tak musi być. Jak inaczej się firmy utrzymają? Od kiedy to jest, kurwa, problem graczy? Wiecie co, ja prowadzę firmę, paru klientów mi ostatnio odpadło, weźcie mi, wyślijcie pieniądze, co? No bo przecież jestem firmą i muszę jakoś się utrzymać, a że wy nie słuchacie moich produktów, no to co? Ja potrzebuję. Wspomniane okno Overtona nie jest uchylone, ono jest otwarte na oścież, a gracze nie czują nawet pizgającego po nogach przeciągu. Otworzą im się oczy dopiero jak będzie za późno i dostaną reumatyzmu, to wtedy będzie, co się dzieje z grami. A Blizzard z tego korzysta i nie ma co mu się dziwić. Na rynku pojawia się Last Epoch. I z tego co słyszałem, to warto w to zainwestować. Bardziej niż w cokolwiek od Blizzarda. Taką zresztą propozycję daje sam Piotr Potężny Ludolog Maciejczak na Twitterze. Pod koniec roku pojawić ma się Path of Exile 2. Więc Blizzard trzepie tyle kasy ile może, licząc na maksymalny wpływ gotówki, dopóki tylko się da. Bo jak na rynku będzie już i Last Epoch, i Path of Exile 2, to ja nie sądzę, aby Diablo 4 już kogokolwiek interesowało i ktokolwiek o tym wspominał. I dobrze. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie swoje portfele w garści. A póki co, do usłyszenia następnym razem. Cześć!